Minęła godzina 19, zatem po raz 290. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym tygodniowym przeglądzie kryptowalut. Najbliższe minuty spędzimy właśnie z kryptowalutami, z analizą techniczną kryptowalut. Przyjrzymy się, co się dzieje na giełdzie Zonda Krypto. Przyjrzymy się temu, jak minął ostatni tydzień, ostatni weekend na pewno i jaka jest generalnie sytuacja kryptowalutowa na rynkach światowych, jeżeli chodzi o początek tego tygodnia, 1 lipca 2024 roku. Na samym początku, jak widzicie, spojrzymy sobie może na giełdę Zonda Krypto. Spojrzymy sobie na to, co się na tej giełdzie chwili obecnej dzieje. Przede wszystkim interesuje nas zakładka kursy. Jeżeli wyświetlimy sobie wszystkie kryptowaluty, wszystkie kursy i cały obrót, jaki jest obecnie na giełdzie, możemy zauważyć, że wzrósł obrót o 143% w czasie robienia tej naszej analizy do prawie 4 milionów złotych w ciągu 24 godzin. Oczywiście to jest całkowity wolumen, czyli całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o najbardziej wzrostowe ciągu ostatnich 24 godzin, to jest Quant do Tethera, prawie 50%, Atari token do Tethera, prawie 20% i Kyber Network do złotówki 18,74%. Co najbardziej spada w ciągu ostatnich 24 godzin? WorldCoin spada do złotówki o 12, prawie 0,5%, Celestia w stosunku do złotówki spada o 9,61% i Quant, jeżeli chodzi o złotówkę, spada o 8,71%. Jak widzicie, sytuacja jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o na przykład obecny ranking obrotów. Jeżeli mamy sobie tutaj porównać obroty od największego do najmniejszego, no to w tym momencie, jak widzicie, mamy na pierwszym miejscu Solany. Następnie jest Tron, kolejny to Dogecoin, Cardano, Litecoin, Shiba Inu i Flare. Nie ma tutaj specjalnie żadnego innego fajnego tokena, dane dla Bitcoina i powiedzmy Etheru są na zero, więc no, może coś jest zrobione po prostu na stronie. To było trochę dziwne, że Solana jest na pierwszym miejscu, nie uważacie? Zazwyczaj jest to Bitcoin. Potem jest Ether, no Solana jest na trzecim, czasami czwartym, piątym miejscu. Dlatego też sytuacja wygląda tak, jak na załączonym obrazku. No i tutaj musimy sobie jedynie dopowiedzieć, jaki jest obrót na Bitcoinie. Najprawdopodobniej znowu jest Bitcoin na pierwszym miejscu, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o samą giełdę Zonda Krypto. Spójrzmy zatem, co się dzieje na wszystkich rynkach. I teraz mamy oczywiście stronę Coin360, skorzystamy sobie z ich plotera, na którym widoczna jest dominacja Bitcoina, 52,42%, w chwili obecnej jest to 62,699 zł, prawie 2% jest na plusie, tak samo Ether 2,29 na plusie, 3,460 do góry, BNB, Solana, ADA, AVAX, XRP, TRX, ICP, VET, ATP, XLM nawet jest dobrze, a NEAR, zależy jak ma ochotę wymawiać, jest na poziomie 5 z hakiem, no i jest taki ewidentnie wzrostowy dzisiaj. W zasadzie to, jeżeli dobrze patrzę, to 99% rynku kryptowalut jest na plusie, no ale to wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Mieliśmy ostatnio dosyć intensywne spadki na rynkach kryptowalut, dlatego też przejdźmy sobie do zakładki, gdzie możemy spojrzeć sobie na nasz wykres, jeżeli chodzi o Bitcoina. Zaczniemy sobie od Bitcoina na sam początek. Dobrze, zmienimy sobie wykres na interwał. Myślę, że dzienny interwał będzie jak najbardziej zasłużony i sprawiedliwy dla wszystkich. Pogodzimy tutaj i krótko, i długoterminowych traderów Bitcoina. Co my tu mamy? Przede wszystkim zauważcie, że nasz range, czyli nasz zakres cenowy, o którym sobie mówiliśmy już wcześniej, ten, który jest mniej więcej tutaj od 236 do 231, nie został jeszcze naruszony. Bardzo ładne wyjście do góry.
jeżeli chodzi o wyjście z poziomów ekstremalnego wyprzedania, tak? Ten poziom nie był widoczny od października zeszłego roku, ten poziom tutaj 23 punkty na RSI, prawda? Wyszliśmy całkiem dobrze, 44 punkty to był szczyt na RSI, do 50 jeszcze trochę brakuje, zaznaczymy sobie może tą 50, żeby wiadomo było, gdzie ona jest. Jeszcze nam trochę do 50 brakuje, tak więc nie ma co tutaj jeszcze zasypywać gruszek w popiele, gdyż najprawdopodobniej będzie jeszcze możliwość będzie możliwość zobaczyć poziom 50 punktów RSI przy fajnym wzrostowym sentymencie na Bitcoinie. Jedna rzecz, która od razu niepokoi, to jest oczywiście dzisiejsze zachowanie Bitcoina, ponieważ mieliśmy tutaj już szczyty na poziomie 256,996. Natomiast niespecjalnie tutaj widzimy, żeby te wzrosty były utrzymane. Mamy długi, długi cień górny tutaj, jeżeli chodzi o Bitcoina. No i dzisiaj taka pewnego rodzaju spadająca gwiazda nam się formuje. No dzień się jeszcze nie skończył, jeszcze mamy kilka ładnych godzin, zanim nam się ta świeczka zamknie. Natomiast już widzimy, że tutaj może być sytuacja, kiedy będziemy mieli sygnał w postaci właśnie tej formacji świecowej. Pozwólcie, że ja tutaj go przybliżę zatem, gdyż ta formacja może być bardzo, bardzo interesująca, szczególnie dla osób, które są nastawione byczo. Zaakcentujemy sobie tutaj, wezmę tylko magnes, zaakcentujemy sobie tutaj ten poziom wsparcia. Ja mam go pogrubię, po to, żebyśmy zobaczyli sobie dwie fajne rzeczy, które na tym wykresie są ewidentne. Tutaj zobaczcie, jak ukształtowały się te lokalne poziomy wsparcia i oporu. Mieliśmy przede wszystkim naruszenie tego górnego ograniczenia, takiego lokalnego, tygodniowego górnego ograniczenia. Mniej więcej ono będzie na 251,577. Bardzo ładne tutaj wyjście do góry. Potem podążamy znowu na północ. Wzrosty są kontynuowane i jak widzicie, dzisiaj mamy test tego poziomu tak naprawdę. Lekkie dołki są zrobione. Natomiast to jeszcze nie znaczy, że tak ten dzień oczywiście zakończymy. Tak więc mamy tutaj ten intraday, tak zwany intraday support, tak? Czyli te takie wsparcie typu intraday. No i mamy tutaj, zanim pojawiła się ta świeca, wielka świeca spadkowa, mamy tutaj ewentualnie lokalny poziom, kiedyś to było wsparcie, teraz jest opór. Tutaj ten dołek jest na 258,48. Tak więc musi ten poziom być naruszony, żebyśmy potem doszli ewentualnie gdzieś wyżej w okolice 265, bo tutaj jest mniej więcej średnia krocząca 100 okresowa. Problem oczywiście jest również z RSI. Dlaczego? Dlatego, że momentum na tym wskaźniku podskoczyło tylko i wyłącznie do poziomu 44 punktów. Nie przebiliśmy się powyżej poziomu 50 punktów, czyli powyżej tego poziomu oddzielającego tak naprawdę sentyment negatywny, który jest poniżej poziomu 50 punktów od sentymentu pozytywnego. No i cały czas muszą tutaj byki bardzo, bardzo skutecznie, bardzo być skutecznymi, jeżeli chodzi o wypychanie tej ceny wyżej. No i kolejna sprawa, którą zapewne już zauważyliście. Ja się teraz przeniosę wyjątkowo na interwał, powiedzmy 4-godzinny, może będzie możliwość zaobserwowania tego, co wam chcę pokazać od zejścia właśnie spadkowego, jeżeli chodzi o Bitcoina, do tego ostatniego tutaj naszego dzisiejszego lokalnego szczytu. Chodzi mi o to, że te zejście jest zasadniczo zrobione w trzech falach, tylko w trzech falach. Tak więc jeżeli go sobie tutaj przybliżymy, żeby nie czekać, aż nam platforma tutaj dopisze kolejne świeczki. Chodzi nam o ten dołek, więc już go mamy na wykresie. Jeżeli weźmiemy sobie nasz, powiedzmy, jakieś nasze oznaczenie tutaj ewentualnie wyjścia, oznaczenie cykli na Bitcoinie, to mamy ABC, prawda? Mało tego, mamy test szczytu fali A, ewidentnie on został już naruszony. Jeszcze nie ma świeczki, trochę by się zamknęła poniżej tego szczytu, ale już został naruszony. Czyli mamy po prostu, jeżeli skoczymy z powrotem na dniówkę,
mamy coś takiego zrobionego na interwale dziennym na Bitcoinie. Nie jest to dobry predyktor tego, że spadki się zakończyły. Najprawdopodobniej jest to zakończenie, niestety, ale jest to zakończenie, niestety dla wszystkich byków oczywiście, pierwszego cyklu spadkowego. Póki co mamy odreagowanie, ale tylko trójwzrostowe. No i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli tutaj dokończenie tego ruchu spadkowego, tak więc tutaj, że tak powiem, krótkoterminowy scenariusz dla Bitcoina, no niestety, ale pozostaje spadkowy, szczególnie jeżeli jesteśmy poniżej 257 tysięcy, tu jest ten dołek, i poniżej 265 tysięcy złotych. Tyle, jeżeli chodzi o Bitcoina. Przenieśmy się może na kolejny rynek i to będzie oczywiście Ether. Sytuacja na Etherze, jak widzicie, tylko włączy się wykres, sytuacja na Etherze jest nieco zbliżona do tej, która jest na Bitcoinie. Mamy tutaj oczywiście też trzy fale wzrostowe, ale ta ostatnia nawet nie zrobiła jakiegoś lokalnego szczytu. Lokalny szczyt był na 14 251, tak więc tutaj sytuacja nieco podobna, ale jednak mogą się zdarzyć pewne różnice. Tak więc mamy tutaj Ether, mamy tutaj nasze poziomy. Poziomy przede wszystkim wsparcia. Główny poziom wsparcia to jest 13041. Ten poziom wsparcia po prostu rynek lubi. Od niego się ostatnio prawie że odbił. Wyszedł nieco rynek w górę, ale nie na tyle dużo, żeby kontynuować wzrosty. Niestety, co to oznacza? No cóż, jeżeli włączymy sobie znowu RSI, to RSI nam pokazuje, że jesteśmy poniżej poziomu 50 punktów. Próbujemy coś odbić gdzieś wyżej. Nie ma jeszcze obszaru ekstremalnego wyprzedania, bo wykupiony już był, ale wyprzedania jeszcze nie ma. Na interwale dziennym próbujemy wyjść powyżej poziomu 50 punktów. Jak na razie nieskutecznie. Lokalny dołek zaliczyliśmy gdzieś w okolicach poziomu 38 punktów. Ok, to już nie jest tak źle, ale nie ma tutaj jeszcze, jak widzicie, żadnych zapędów na jakieś wyjście górą, szczególnie ze strony popytowej. I jeżeli sobie damy na wykres naszą linię trendu, oczywiście ona będzie pomarańczowa, no to ta linia trendu jest nadal nieprzełamana. Mało tego, ten intraday resistance, tak, ten intraday opór, on się znajduje w dalszym ciągu mniej więcej tutaj na tym poziomie 14251. Nie został ten poziom jeszcze naruszony. Im dłużej ten cykl trwa, tym gorzej dla niego. Tym więcej osób się dołącza po prostu do strony podażowej, mimo tego, że tu za plecami tak naprawdę można się dopatrzeć impulsu wzrostowego, a ten cykl mógłby być traktowany jako korekta. Wziąłem złe narzędzie, bo jeszcze chciałem zaznaczyć właśnie ewentualny impuls. Tak, jeżeli policzymy sobie od tego dołka i tutaj byśmy zaznaczyli falę pierwszą, falę drugą, ewentualnie tutaj gdzieś fala trzecia, czwarta, piąta, no to w tym momencie mamy tutaj jak najbardziej pewnego rodzaju impulsywną sekwencję, wobec czego tu byłaby jakaś tam fala pierwsza, a tutaj nam się robi złożona w czasie i w cenie korekta fali drugiej. Czyli to jest impuls kierunkowy wzrostowy, korekta tego impulsu, czekamy na ponowienie tego ruchu wzrostowego. Jak na razie nic takiego się nie wydarza, bo chociażby dlatego, że poziomy typowo techniczne wzięte z klasycznej analizy wykresów nam po prostu tutaj nic nie ułatwiają, a wręcz przeciwnie, blokują nam wzrosty, tamując nam tutaj rozwój ewentualnie gdzieś wzrostowy naszego Ethera. Tak więc do wzrostów może dojść wtedy, kiedy mamy naruszoną linię czerwoną, naruszoną linię trendu, tak, spadkowego, i przebity poziom 15554. I wtedy fala trzecia ewentualnie może się rozwijać. Jak do tej pory, no niespecjalnie to wygląda na to, żeby ta fala chciała się rozwijać. Jeszcze po prawej stronie, jak widzicie, sobie przesuniemy wykres, mamy kolejny ewentualnie poziom oporu technicznego, więc jeżeli sobie zaznaczymy obydwa na czerwono, oczywiście te opory to czerwone, które hamują nam wzrosty, no to bez naruszenia tej strefy nie ma co mówić o wzrostach, jak na razie nie widać tego po prostu na tym wykresie, chociaż pewnie tutaj, jak widzicie, też ten cykl był dosyć ładnie spadkowy,
zrobiony właśnie jako cykl korekcyjny i później bardzo gwałtowne wzrosty i później był impuls wzrostowy i teraz znowu mamy cykl spadkowy, mamy tutaj korektę tego ruchu wzrostowego. Są szanse na wzrosty jak najbardziej, natomiast nie ma jeszcze żadnych przesłanek mówiących o tym, że byki są górą na tym rynku, nawet z punktu widzenia chociażby momentu. Tyle jeśli chodzi o Ether, przyjrzyjmy się zatem sprawie Solany. Solana, jak widzicie, tutaj wygląda dosyć swobodnie, jeżeli chodzi o jej zapędy byków co do wzrostów. Mamy tutaj już ewentualnie lokalny szczyt zrobiony. Jeżeli sobie przeniesiemy linię trendu, to widać ewidentnie, że rynek jest techniczny, bo już po raz kolejny nam się od tej linii trendu odbija. Skupmy się zatem na tym, co się tutaj dzieje w ostatnich powiedzmy, kilku miesiącach. Mamy do czynienia z jak najbardziej solidnym, silnym, wytestowanym poziomem wsparcia technicznego, czyli to byłby poziom właśnie 491, tyle już poniżej poziomu 500 zł. Jeszcze ewentualnie jeden poziom, ostatnie po takie lokalne, podwójne denko, żeby nie powiedzieć dno, to jest dokładnie poziom 500 zł na Solanie. W odbicie wzrostowe, bardzo długi cień spadkowy, odbicie wzrostowe, test tego poziomu i wyjście górą, niestety znowu w trzech falach. Jeżeli dołożymy sobie do tego wszystkiego RSI, indeks siły względnej, czy też indeks momentum, no to widzimy, że również problemy są z poziomem 50 punktów na tym wskaźniku, czyli tym najważniejszym poziomie oddzielającym sentyment pozytywny od negatywnego. Mamy tutaj do czynienia z chwilowym wyjściem powyżej tego poziomu, później znowu powrót, no i teraz co, będziemy się mierzyć tutaj w takim wąskim zakresie cenowym wokół tego poziomu 50 punktów, ponieważ nie puszcza nas wyżej linia trendu spadkowego. Ewidentnie widać, że kolejny poziom lokalny znowu oporu technicznego jest zlokalizowany mniej więcej na 619. To jest ten główny poziom, który również musi być naruszony, żeby były ewentualnie jakieś wzrosty. Następnie, jeżeli te wzrosty były kontynuowane, zmierzamy do 688, no i oczywiście mamy 738, tak więc dosyć dużo jest tych poziomów, jeżeli chodzi o opory techniczne, natomiast samo odbicie jak na razie było w trzech falach. No i cóż, nie wróży to na razie dobrze, jeżeli chodzi o trend wzrostowy na Solanie. Zobaczymy, jak ten trend wzrostowy będzie się rozwijał w najbliższym czasie. Póki co ewidentnie nie widać tutaj przejawów aktywności byków, oprócz obrony lokalnego wsparcia. Spójrzmy sobie jeszcze na średnie na Solanie. Włączymy sobie zwyczajny EMA Cross, czyli ten drugi sobie wyłączymy. Krótkoterminowo, jak widzicie, tutaj niewiele nam te informacje wnoszą, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na setkę i dwusetkę na interwale dziennym, widzimy, że cena jest pomiędzy obydwoma średnimi, czyli dodatkowo mamy tutaj jeszcze sytuację, w której dynamicznie wsparcie może nam dostarczać średnia 200 sesyjna, a opór ewentualnie średnia 100 sesyjna. To są też ważne średnie, na które warto zwrócić uwagę przy konstruowaniu swoich scenariuszy, no i oczywiście przy tradingu. Jak najbardziej część tych systemów transakcyjnych również jest oparta na średnich. Tak więc tak naprawdę nie ma tutaj żadnych specjalnych przesłanek mówiących o tym, że zaczyna się rajd wzrostowy na Solanie. Wręcz przeciwnie, po raz kolejny ta czerwona świeczka dzisiejsza no wygląda taką raczej prospadkową i widać, że ta linia trendu lokalnego wzięta ze szczytów z dnia 21 maja nie puszcza byków wyżej i dopiero po jej wybiciu można mówić o jakimś, powiedzmy, przełamaniu impasu i powrocie do jakiegoś trendu ewentualnie wzrostowego. Kolejnym rynkiem, na który sobie dzisiaj spojrzymy, to będzie rynek Chili's, dlatego że tam ostatnio działy się bardzo ciekawe rzeczy. Regularnie dosyć wykonujemy analizę tego rynku, niemniej jednak zmienimy sobie interwał z 30-minutowego na interwał dzienny. Jedna tylko chwileczka, żebyśmy sobie dokładnie zanalizowali ten wykres, zmienimy sobie na moje sesyjne ustawienia.
No i cóż, co my tutaj mamy? Zasadniczo naszym ostatnim, tak naprawdę naszą ostatnią analizą było właśnie tutaj tak, zejście poniżej tych dołków, które w tym momencie, no już wiadomo, że są oporem technicznym, to były dołki na poziomie 0,375, o których mówiliśmy dosyć dużo, dlatego że tutaj ewentualnie z lewej strony była taka wąska strefa ewentualnie popytu, teraz to będzie strefa oczywiście podaży. 0,375, 0,390. Zmierzamy jak najbardziej w kierunku wsparcia, głównego wsparcia swingowego również w roku 2024, tak, bo to jest dołek ze stycznia 2024, na poziom 0,282, ponieważ jest to wsparcie, więc będzie na zielono. Natomiast co jest ciekawe, zobaczcie, jaką tu mamy fajną formację świecową na dołku tego ruchu spadkowego. Jeżeli spojrzymy tutaj, to widzimy, że tutaj gdzieś po tych trzech falach spadkowych, zobaczcie, korekcie, było bardzo silny ruch wzrostowy, no i potem oczywiście on nam obfitował w ride do 0,660. Natomiast tutaj ten swing spadkowy to jest tak zwana formacja waterfall, formacja wodospadu, tutaj po prostu praktycznie pionowo w dół, czyli zleci. No i teraz trzeba uważać, czy czasami jeszcze nie zrobi sobie, nie zrobią sobie niedźwiedzie jakiejś dodatkowej atrakcji, przełamując ten lokalny poziom wsparcia i też swingowy poziom wsparcia na 0,281. Tak więc uważajmy również na ten poziom. Wygląda na to, że na razie jest w miarę bezpieczny, ale przy takim natężeniu spadków może to różnie się naprawdę potoczyć. Nie ma żadnych oznak mówiących nam o tym, że rynek może za jakiś czas odbijać albo zaliczyć jakiś rajd wzrostowy, nawet mimo tego, że momentum jest ekstremalnie wyprzedane, tak? Na ekstremalnie wyprzedanych poziomach, bardzo, bardzo daleko od poziomu neutralnego. Tak więc tutaj głównym, że tak powiem, główną siłą na rynku są nadal sprzedający. Kolejne dołki powinny być widoczne już niebawem. Kolejnym rynkiem, na który sobie zobaczymy, to jest rynek taki bardzo specyficzny dla w ogóle kryptowalut, to jest Memcoin. Memcoin się nazywa Pepe. Nie wiem, czy kiedyś już wcześniej go sobie analizowaliśmy. Jeżeli chodzi o PPPLN, tu są bardzo też ciekawe rzeczy, które ostatnio się na nim wydarzyły. Możemy sobie od razu zaznaczyć te wsparcie, tak? To jest ewidentny, po prostu książkowy przykład tego, że Memcoin może również zachowywać się w sposób techniczny, nawet w sposób bardzo techniczny. Wszyscy ci, którzy są ze mną już od jakiegoś czasu, no to wiedzą już dokładnie, o co mi chodzi. Zmiana polaryzacji, był opór, ABC w dół, korekta, ponowienie ruchu wzrostowego i korekta, dokładnie ten sam poziom. 4146, mówiąc krótko, nie będziemy tutaj tych zer liczyć. I tutaj po raz kolejny test, drugi test i odbicie, większe odbicie wzrostowe. Natomiast jakie są perspektywy dla tego rynku? Powinniśmy sobie włączyć średnie. Powinniśmy sobie włączyć średnie, średnie długoterminowe, te krótkoterminowe na takim rynku niestety niespecjalnie tutaj będą nam dla nas użyteczne, może dla innych będą, ale dla nas nie. Zobaczcie, że on jest nadal cena PP jest nadal powyżej średnich, tak? Czyli mamy tutaj setkę na poziomie mniej więcej 3,992, a dwusetkę na poziomie 2,543, powiedzmy, mniej więcej. I teraz tak, ostatnio wyszliśmy górą, to już będzie w ogóle dosyć ciekawa sytuacja, dosyć ciekawy układ, dawno takiego układu nie widziałem. Zobaczcie, mamy wyjście górą, wybicie i test linii trendu. Po raz kolejny rynek zachowuje się bardzo mocno technicznie. To jest aż niebywałe, żeby Memcoin do złotówki w taki sposób się zachowywał. Bardzo ładne podwójne denko, wytestowanie poziomu wsparcia, wybicie lokalnej linii trendu, lokalny szczyt i ten sobie szczyt zaznaczymy, bo od jego rozegrania zależeć będzie tak naprawdę dalszy los Memcoina PP na Zonda Krypto. 5370 to jest ten poziom. Zejście w dół aż do linii trendu i no i znowu próba odbicia, no zobaczymy jak to się nam rozwinie. Raczej preferowane są oczywiście wzrosty. Natomiast pamiętajmy o tym, że ten poziom 4157 jest bardzo silnym poziomem, czy tam 4130 jest bardzo silnym poziomem wsparcia. Jeżeli by się okazało, że
po tym podwójnym, powiedzmy lokalnym dęku, takim krótkim radzie wzrostowym, teście linii trendu i potem zawrotce i przełamaniu tego poziomu wsparcia, nie, jeżeli po tym wszystkim nie będzie jakichś silnych spadków, to znaczy, że mieliśmy do czynienia z typowym rozegraniem tak zwanym na linię trendu. Bo jeżeli będą jakieś mocne spadki, cały ten układ jest nieważny i spadki naprawdę mogą być głębokie, bo główny poziom wsparcia jest w takim scenariuszu już dawno rozegrany, przełamany, unieważniony. Natomiast jeżeli byśmy zawrócili tutaj jeszcze gdzieś, powiedzmy, pod linię trendu i odbicie było bardzo solidne, no to jest szansa na to, że na memcoinie Pepco, przepraszam, na memcoinie Pepe będzie szansa na duże wzrosty. Zaznaczmy sobie zatem poziomy ewentualnie, których nie mamy jeszcze na wykresie. 5781 to jest kolejny poziom. Ewentualnie tu będzie takie podejście raczej może pod poziom 6498, no i oczywiście szczyt, czyli tutaj mamy poziom 7000, jeżeli chodzi o szczyt na PP. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo ciekawie, bardzo technicznie, tak więc jak widzicie tutaj zachowanie tego memcoina, mimo tego, że no, podlega bardzo dużym i częstym wahaniom nastrojów i emocji kryptoentuzjastów, również jest w takim większym interwale czasowym, jak na przykład dzienny interwał, bardzo podatne na zachowania o charakterze właśnie technicznym, tak? Czyli jednak po prostu w tym momencie jest techniczny, nie ma tutaj żadnego specjalnego FOMO, żadnego specjalnego FUDU na PP, po prostu rynek sobie elegancko tutaj rośnie. I teraz na sam koniec taka ciekawostka, ja jestem ciekaw, jak sobie jeszcze tylko może oddalimy, no dobrze, weźmiemy sobie powiedzmy ten dołek tutaj. Jestem ciekaw, jak się ma wzrost w tym swingu, korekta w tym swingu do wzrostu w tym swingu. Czyli są jakieś zależności Fibonacciego. Jeżeli będą, no to w tym momencie jest to bardzo, bardzo techniczny rynek, mimo tego, że jest memcoinem. Ok, tutaj mamy zaznaczony pierwszy swing, tu mamy zaznaczony drugi swing, którego nie mamy zaznaczonego, tego trzeciego. Tu jest 1,61, czyli trochę tutaj brakuje. Zatrzymaliśmy się tak naprawdę w pół drogi, więc tej zależności może nie być, natomiast chcę sprawdzić jeszcze jeden poziom, który tutaj nie jest wymieniony na interwale tutaj tym, na moim Fibonacci, na interwale będzie, to jest, najczęściej używam 1,21, natomiast te wszystkie wewnętrzne, pozwólcie, że pokasuję, żeby był bardziej krystalicznie czysty ten obrazek, no i możecie zobaczyć, że tutaj ewentualnie jest taki poziom, taka strefa dosyć szeroka. Więc no cóż, jak na memcoiny, no Fibonacci niespecjalnie, nie jest to może w punkt, ale też no, ten przedział jest dosyć szeroki, ale no i nie jest mocny. Gdyby to było 1,61, to wtedy ok, ale jeżeli to jest 1,272 i 1,414, to nie są specjalnie mocne poziomy Fibonacciego, nie są to dosyć często używane poziomy Fibonacciego, więc no są, bo są, tak, więc można było tutaj ewentualnie coś, jakąś strefę docelową obstawić dla tego ruchu wzrostowego, natomiast no chciałem sprawdzić tylko, czy nie ma tutaj żadnych mocnych jakichś takich poziomów typu właśnie 1 do 1, 1 do 1,61 i tak dalej, i tak dalej. Ok, w porządku. Zostawiamy zatem sobie tego PP w spokoju. Mamy dzisiaj trochę tych tokenów przeanalizowanych. Mamy tutaj całkiem ciekawie zrobioną dzisiejszą analizę. Myślę, że na ten tydzień na to spokojnie wystarczy. No i oczywiście widzimy się, mam nadzieję, już w przyszłym tygodniu o stałej porze. Wszystkie filmy z analizami będą dostępne na kanale YouTube i w ciągu tygodnia również będą kolejne analizy przeze mnie wykonywane jak zazwyczaj. Tak więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, no i w tym momencie życzę wszystkim dobrego tygodnia, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!